Po oddaniu inwestycji zarządcą tego obiektu oraz terenu wokół jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Miejsca parkingowe, które powstały przy okazji budowy Parku Wodnego Częstochowa, powstały z myślą, aby stanowiły też źródło przychodów docelowego administratora tego parku. W tym momencie tym administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. I rzeczywiście od końca października podjęliśmy działania, aby miejsca parkingowe zlokalizowane w otoczeniu obydwu obiektów, i parku, i pływalni letniej, przygotować do tego, aby to była strefa płatnego parkowania. I takie działania trwają, są dosyć intensywne i myślę, że ta strefa płatnego parkowania zostanie uruchomiona równocześnie z oddaniem do użytku Parku Wodnego Częstochowa. Kiedy będzie można korzystać z Parku Wodnego? Tego nie wiadomo. A czy mieszkańcy pobliskich bloków będą mogli w przyszłości za darmo parkować swoje pojazdy pod akwaparkiem? Niestety nie. Został zatwierdzony cennik dotyczący tej strefy parkowania. Ceny będą różne. Inna cena będzie dla klientów Parku Wodnego, inna cena będzie dla osób, które będą tam chciały parkować w systemie godzinowym. A inna też będzie dla tych osób, które będą chciały tam parkować, powiedzmy, przez cały miesiąc albo przez większość miesiąca. Wtedy będzie można wykupić abonament.